Test, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie w porządku. Test, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dzięki. Dzięki, Pawle. Za chwilę startujemy. Dajmy jeszcze chwilę, co niektórym. Witam Mirosławie, dobry wieczór, cześć. Ok, wybiła nam wreszcie 19:30. Witam Zenonie, cześć. Wybiła nam 19:30, w związku z czym czas najwyższy wystartować. 22 listopada 2018 roku. Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie z perspektywy organizatora, którym jest Forex Club, we współpracy z brokerem Tickmill, który jest partnerem wydarzenia. Serdecznie witam dzisiaj wieczorem. Witam Maniek, dobry wieczór. W drugim z cyklu 8 spotkań, pierwsze za nami, a drugie 22 listopada w dniu dzisiejszym. Ja tylko przypomnę krótko, spotykamy się 26 listopada, spotykamy się 29 listopada, spotykamy się 3 grudnia, spotykamy się 6 grudnia, 10 grudnia i 13 grudnia. W poniedziałki głównie to będzie próba sprawdzenia rynków z perspektywy nadchodzącego tygodnia. Natomiast czwartki, tak jak na przykład w dniu dzisiejszym, to jeden taki specjalny temat przygotowany, plus w zależności od tego, ile czasu nam zostanie, to oczywiście spojrzenie z perspektywy ewentualnie scenariuszy, o których mówiliśmy wcześniej, czy może dopowiedzenie czegoś na przykład na piątek, tak to będzie wyglądało. W związku z czym dzisiaj kwestia Bitcoina i czy końcówka roku może być podobna do końcówki z 2017 roku. Witam Krzysztofie, dobry wieczór. Powiemy sobie o Bitcoinie, powiemy sobie o tym, co, jak i dlaczego, co może ewentualnie być. Jeśli nam, tak jak wspomniałem, starczy czasu, to sprawdzimy niektóre wykresy, zwłaszcza że euro-dolar, nawet nasze rysunki z poniedziałku zostały, z tego co widzę. Witam Grzegorzu, dobry wieczór, cześć Grzegorz. W przyszłym tygodniu, w czwartek, kwestie Brexitu i wewnętrzne problemy Unii Europejskiej to temat na czasie. Myślę, że jeśli zostanie trochę dzisiaj wolnego, to też o tym sobie powiemy. 6 grudnia i 13 grudnia to kwestia Fedu, kwestia Trumpa, kwestia problemów na linii Stanów Zjednoczonych, Chiny, kwestia, jaki to może mieć wpływ na emerging markets. 6 grudnia głównie z perspektywy rynku walutowego, 13 grudnia z perspektywy indeksów ropy, złota, srebra między innymi. Ok, żeby nie przedłużać, zaczynamy od ostrzeżenia o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym zdecydowanie nie powinniśmy ryzykować środków, utraty których nie będziemy w stanie udźwignąć. Ok. Bitcoin. Bardzo gorący temat w końcówce zeszłego roku. Trochę inaczej wygląda to z perspektywy chwili obecnej. Podam tutaj parę rzeczy. Przede wszystkim jedna rzecz na samym wstępie. Ja jestem bardzo pro, jeśli chodzi o kwestie związane z krypto, kwestie związane z blockchainem. Natomiast w 100% jestem w stanie zapewnić, że wszystko, o czym będziemy sobie mówili w dniu dzisiejszym, będzie bardzo obiektywne. Ewentualnie kwestia moich opinii, ale tutaj każdy może mieć i wyrażać swoją opinię. Po to się spotykamy, po to mamy na przykład okno czatu czy okno pytań, żebyśmy mogli sobie na pewne tematy rozmawiać wspólnie, zwracać uwagę na pewne rzeczy. Jedna istotna rzecz. Ja nie jestem jakby, jeśli nie wiem, jak to dobrze nazwać, tak, nie jestem z wykształcenia
żadnym programistom, żadne kwestie komputerowe, wszystko co na temat kryptowalut, na temat Bitcoina, także takich rzeczy na samym początku gdzieś tam wiedzę musiałem zbierać sam, co jest bardzo podobne do tego, co robiłem ponad 15 lat temu, kiedy zaczynałem moją przygodę z rynkiem walutowym. Dużo w dniu dzisiejszym zawdzięczam pomocy kilku moich kolegów, którzy rynkiem krypto zajmują się na co dzień, którzy z rynkiem krypto mają do czynienia na co dzień z perspektywy albo jakiegoś małego funduszu, albo z perspektywy nawet rynku OTC. Na tyle, na ile będę mógł pewnymi rzeczami z wami się podzielić, to się z wami po prostu najzwyczajniej w świecie podzielę. Myślę, że w ramach tej pierwszej części, która typowo będzie dotyczyła Bitcoina, trochę teorii, dużo na bazie wykresu startujemy. Generalnie rzecz biorąc, najpierw chciałbym wam pokazać trzy wykresy. Tak wygląda wykres numer jeden, czyli przepotężny wzrost z bardzo dużym odrzuceniem. Ok. Tak wygląda inny wykres, który chciałbym wam pokazać. Czyli przepotężne wzrosty i potężne odrzucenie, tak? I wykres numer 3, to tak w telegraficznym skrócie, bo na te tematy to moglibyśmy pewnie dyskutować bardzo, bardzo dużo. Bardzo duże wzrosty, ponad 80% spadki. Okay. Natomiast zaskoczę wszystkich, żaden z tych wykresów nie odzwierciedlał żadnego tokena, żadnej kryptowaluty. Okay. Qualcomm, drugi to był Amazon, trzeci to był eBay w ramach bańki internetowej. Okay. Dlaczego to w miarę takie istotne? A mianowicie w momencie, kiedy mieliśmy bańkę internetową, Amazon na przykład od szczytu spadł 94%. eBay spadł 80%. Okay. W związku z czym próbując sobie do pewnych rzeczy podejść na zasadzie analogii, no można byłoby teoretycznie powiedzieć, że w chwili obecnej, jeśli chodzi o rynek krypto, to jesteśmy gdzieś w ramach tej pękniętej bańki, jeśli chodzi o dotcomy, tak? A ja powiem tak, ja miałem szczęście, nieszczęście. I pamiętam te czasy, kiedy z tym mieliśmy do czynienia, również z perspektywy polskiej giełdy. Pamiętam kwestie związane z, to chyba mi najbardziej w pamięci zostało, kiedy wystarczyło, że któraś spółka powiedziała, że będzie miała do czynienia w ogóle z branży jakiejś kosmicznej, ale powiedziała, że jakby część rzeczy będzie teraz związana z internetem, potrafiły rosnąć po kilkaset procent i tutaj pamiętam, jeśli ktoś z was pamięta te czasy, to będzie kojarzył firmę Heniskur, a już nie pamiętam, co oni robili, czy buty, czy cokolwiek, w każdym razie wchodzili w branżę internetową, tam wzrosty były przepotężne. Zmierzam do tego, że jak popatrzymy w tej chwili na wykres Bitcoina, no to mógłby przypominać wykres po części Amazona czy eBaya. Okay? To jest pierwsza rzecz, z którą chciałem się z wami podzielić. Natomiast niewiele w oficjalnych mediach mówią nam na ten temat. Tak? Ja spróbuję w ramach spiskowej teorii dziejów również do tego się odnieść. Niewiele nam teraz próbuje ktoś przypominać, że tak to wyglądało pod koniec lat 90. czy na początku 2000 roku, tak? Że jedna z największych spółek na świecie, Amazon, w ramach pierwszej bańki internetowej potrafiła stracić na wartości 94%. Okay? Ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo to są rzeczy, które miały miejsce około 20 lat temu. Okej, okay, było, minęło, mamy nowe pokolenie. To ja was poproszę, aby po naszym dzisiejszym spotkaniu
poświęcić 15 minut, może 20, z użyciem kalkulatora, wrzucić wykres oraz kapitalizację 5 spółek. 5 spółek. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. I sprawdzić jedną rzecz. Od szczytu w tym roku, czyli nie tak dawno. Zaraz sprawdzimy, kiedy mieliśmy szczyt na Nasdaqu. Chwila, moment. Jest. Szczyt na Nasdaqu z perspektywy dziennego w okolicach 1 października. To jeśli komuś się chce, a myślę, że warto, żeby na pewne rzeczy zwrócić uwagę z innej strony, poza tym, czym jesteśmy bombardowani w mediach. Powtarzam, 5 spółek. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Sprawdźcie, ile akcjonariusze tych 5 spółek stracili od 1 października. Mała podpowiedź. Cały rynek krypto w 2018 roku od szczytu stracił znacznie, znacznie mniej. A my mówimy o 5 spółkach tutaj tylko. Okay? I to nie mówię o tym dlatego, że jestem pro krypto, to o czym wspomniałem. Powiedziałem, że postaram się być najbardziej obiektywny, jak tylko będę mógł. Natomiast chciałbym też pokazać drugą stronę medalu, tak? I za chwilę powiem o spiskowej teorii dziejów. Jesteśmy w mediach przytłoczeni tymi informacjami, że po pierwsze, generalnie rzecz biorąc, to góra skamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pewnie wiele projektów na bazie hiperzainteresowania to było nic innego jak wyciąganie kasy, ale o czym ja wspomniałem, co miało miejsce w końcówce lat 90. na początku 2000 roku, kwestia na przykład na polskim podwórku mieliśmy spółkę Chemiskur, ok? No tak to wygląda. Teraz dlaczego w kwestii ostatniego zachowania, już przechodząc powoli do wykresów, dlaczego w kwestii ostatniego zachowania na Bitcoinie z perspektywy tutaj na przykład wykresu tygodniowego, poprzedni tydzień bardzo mocne spadki, w tym tygodniu bardzo mocne spadki. Jeśli ktoś kiedykolwiek spotkał się z jednym z moich nagrań gdzieś tam na YouTubie odnośnie Bitcoina, okay? I kiedy byliśmy, cały czas próbowaliśmy utrzymywać poziomy związane z okolicami 6500, to 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, ja mówiłem, że to nie jest koniec bólu, że z perspektywy teoretycznie wykresu i biorąc pod uwagę, że duże nadzieje pokładało się w zainteresowaniu rynkiem krypto poprzez instytucje finansowe, tak, które miały spowodować w cudzysłowie wzrosty do księżyca, ok? To ja w tym samym momencie próbowałem wytłumaczyć, dlaczego najpierw może czekać nas. To nie było tak, że ja mówiłem, na 100% spadniemy jeszcze, zanim pójdziemy do góry. Tak? bardzo fajnie by to brzmiało. Natomiast w miarę racjonalnie, na bazie tego doświadczenia z rynku walutowego, jeśli już do czegoś dopuszczamy instytucje finansowe, to musimy wiedzieć o jednej rzeczy, o której niestety spora część uczestników, a boję się, że to większa część uczestników rynków krypto mogła nie znać zasad działania rynków finansowych. Zmierzam do tego, że w ramach takiej hiperhisterii w końcówce zeszłego roku to oczywiście przewyższyło przypadki, które ja znam
na przykład z okolic 2005, 2006, 2007, z perspektywy początku mojej pracy w jednej z instytucji finansowych, jeśli chodzi o rynek walutowy, o Forex, gdzie ta popularność rynku walutowego zyskiwała na znaczeniu, gdzie ludzie potrafili dzwonić, próbować założyć konta, a jednym z uzasadnień, co spowodowało, że pan się zainteresował rynkiem walutowym? Wie pan, sąsiad mi mówił, że trzepie taką kasę na rynku walutowym, że ja też chcę trzepać kasę na rynku walutowym. I na podobnej zasadzie w zeszłym roku była kwestia hiperhisterii na rynku krypto. 100, 200, 1500, tak? Niestety, co niektórzy zgasili światło. Smutna historia. Ale z drugiej strony, być może się ktoś obrazi, przepraszam bardzo, selekcja naturalna. Druga rzecz to jest kwestia ta, o której wspomniałem wcześniej. Kwestia tego, że bardzo chcieliśmy mieć instytucje finansowe zaangażowane na rynku kryptowalut. To mniej więcej tak to wygląda. Po kolei, do rzeczy. Czym tłumaczone są ostatnie spadki na rynku Bitcoina? Między innymi forkiem, jeśli chodzi o Bitcoin Cash'a i wojną między zwolennikami Bitcoin Cash'a ABC ze zwolennikami Bitcoin Cash'a Satoshi Vision, okay? Czyli generalnie rzecz biorąc wojna Wrighta z Rogerem Wirem i tutaj kwestia tego, że pan Craig Wright mówi o sobie jako o Satoshi Nakamoto, że on jest właścicielem tych wszystkich milionów bitcoinów wykupanych na początku i że nie ma znaczenia, jaka będzie cena bitcoina, natomiast on, żeby móc utrzymać Bitcoin Cash Satoshi Vision projekt, będzie sprzedawał posiadane bitcoiny. Na ten moment wojna tych dwóch panów każdą z firm w sumie kosztuje po około 700 tysięcy dolarów. Jeśli rzeczywiście sprzedają bitcoiny, żeby móc realizować swoje jakieś wybujałe marzenia, no to mamy pierwsze około 700 tysięcy w przeliczeniu, okay, z bitcoina na dolary, to mamy pierwszy powód podaży w wysokości około 700 tysięcy dolarów dziennie, tak? Bo ta wojna między tymi panami tyle generalnie kosztuje i sprzedając bitcoin za mniej na dolary kosztuje ich to w sumie oba projekty 700 tysięcy dolarów. Musimy do tego dodać jeszcze jedną rzecz. Musimy do tego dodać normalną podaż wynikającą z tego, co w cudzysłowie górnicy na bitcoinie kopią. Tak? Każdy blok 10 minut 12,5 bitcoina. Następne połówkowanie, mamy trochę czasu jeszcze. Okay? I teraz moja spiskowa teoria dziejów do tego przedsięwzięcia. Pan Craig Wright niejednokrotnie był proszony o zwykły, malutki dowód na potwierdzenie tego, że jest Satoshi Nakamoto, tak? Czyli kwestia użycia adresu, czyli przesłania, nie wiem, pół bitcoina, 0,25 bitcoina i tak dalej, i tak dalej. O pewnych rzeczach będę mówił w uproszczeniu, żebyśmy wszyscy byli mniej więcej na tym samym poziomie. I jestem daleki tutaj, broń Boże, w przypadku bitcoina jestem daleki od zadzierania nosa. Mógłbym, chociaż nigdy tego nie robię, troszeczkę pozadzierać nosa na rynku walutowym, natomiast jakby nie na tym rzecz polega. Tutaj, jeśli ktoś będzie chciał coś dopowiedzieć, bardzo proszę, tu forum otwarte. Moja spiskowa teoria dziejów, że pan Craig Wright nie jest żadnym Satoshi Nakamoto, najprawdopodobniej jest sponsorowany albo przez jakieś konsorcjum górników, albo wręcz przez któryś z rządów, albo jedną z agencji rządowych. I teraz, żeby nie przedłużać tych spiskowych teorii dziejów i przejść spokojnie do wykresów, ok? Według mnie do następnego połówkowania to jest ten czas, kiedy rządy, bankierzy, banki inwestycyjne, ktokolwiek zainteresowany tymi standardowymi finansami, oni są po prostu przerażeni. Wyłożą każde pieniądze,
żeby zdyskredytować rynek krypto. Daleko nie trzeba szukać. Wystarczy swojego czasu informacje, które zostały zresztą podobno, znaczy inaczej, podobno potwierdzone, tak? Natomiast Narodowy Bank Polski, czekajcie, to nie był Narodowy Bank, ktoś tak, Narodowy Bank Polski sponsorował akcję przeciwko kryptowalutom, nie mógł tego robić rząd, bo zaraz byśmy ich zapytali, na co wydają pieniądze podatników, natomiast chyba było to sponsorowane przez Narodowy Bank Polski. Teraz jedna istotna rzecz, czy ktoś bardzo mocno wierzy, bardzo mocno nie wierzy, i przeciwników, i zwolenników, na pewno jest bardzo wielu. Natomiast ja ostatnim razem, mówiąc o wykresie Bitcoina, wspominałem, według mnie jakby istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że już tych projektów, tych realnych projektów, o tym mówię, się nie pozbędziemy. A z jednej strony mamy szansę na wolność finansową, to my możemy decydować o naszych własnych pieniądzach, a nie pani w okienku w banku, na przykład Getin, która powie, że możemy wypłacić dzisiaj tylko 10 tysięcy. I ten ostatni przykład z polskiego rynku według mnie jest najlepszym dowodem. Ja ostatnie swoje wideo zatytułowałem właśnie, że KNF potwierdza wielkie znaczenie krypto. Tyle tylko, że oczywiście wiąże się z tym bardzo duża odpowiedzialność, bo wtedy sami musimy tym zarządzać. Niektórzy z perspektywy tego, jak do tej pory to wszystko się toczyło, będzie im się to podobało, niektórzy będą dalej preferowali bycie zależnym od banków. I teraz, wracając do instytucji finansowych, według mnie to, z czym mamy do czynienia, ale to tylko i wyłącznie moja opinia, to jedna wielka manipulacja z perspektywy rynku krypto. Jakby nie mam jakichś twardych dowodów na to, tak, na ten moment. Bo jeśli spadniemy, ja zaraz to dokładnie na bazie wykresu powiem, poniżej pewnych poziomów, jakby to moje mocne przekonanie może zostać nadwyrężone również, tak? Natomiast z perspektywy rynku finansowych, z perspektywy tego, że mniej więcej wiem, jak pewne rzeczy się odbywają, wiem, jak to się odbywa na rynku walutowym, nie można tego idealnie przełożyć na rynek krypto. Dlaczego nie można idealnie jakby pewnej wiedzy z rynku walutowego przełożyć idealnie na krypto? Z bardzo prostego powodu. Bardzo młody rynek, a w stosunku do rynku walutowego praktycznie można powiedzieć bardzo brakuje płynności, w związku z tym bardzo podatny na manipulacje. Co innego się dzieje? Podobno, tak jak mówię, w tej chwili to, o czym powiem, posługuje się wiedzą z drugiej ręki. Okej? Co innego się dzieje na rynku tak zwanym OTC, czyli gdzie dochodzi do transakcji, które nie przechodzą przez żadną giełdę, a co innego widzimy na wykresach. Czy to świadczy o tym, że my zobaczymy wyższe ceny? Broń Boże, proszę tak do tego nie podchodzić. W żadnym wypadku. Być może ci, którzy dokonują transakcji na rynku OTC, są również w totalnym błędzie i zobaczymy zupełnie inne poziomy w niedługim czasie. Nie po to mówię o tym, żeby mówić o, za kurtyną dzieje się coś, to za chwilę wystrzeli nas w kosmos. Nie, broń Boże, daleki jestem od tego. Na obecne ceny, tak jak wspomniałem, wojna między Bitcoin Cash, Satoshi Vision, Bitcoin Cash ABC. Druga rzecz, ta poprawka, jeśli chodzi o spadki, poprawka tego, co mieliśmy, czego świadkami byliśmy w zeszłym tygodniu, to opóźnienie startu BACTA, czyli giełdy generalnie kontraktów z fizycznym rozliczeniem Bitcoina, okej. Oczywiście cały czas kwestia ETF-ów, którymi wszyscy żyliśmy, tak, teraz SEC zatwierdzi ten ETF. Oczywiście pewne rzeczy, jeśli spróbujemy zrobić jeden krok w tył, a być może niektórym będzie potrzeba zrobić trzy kroki w tył, tak, żeby ogarnąć wszystko, dlaczego być może spadamy. Zobaczcie, jak pewne rzeczy skumulowały się w jednym momencie, tak? A to jest wielokrotnie bardzo fajnie widoczne z perspektywy rynku walutowego. Mam nadzieję, że znajdziemy trochę czasu podczas któregoś ze spotkań poniedziałkowych, a być może w ramach spotkań dotyczących Brexitu albo Fedu, że podczas tych spotkań czwartkowych, że będę mógł pewne rzeczy dopowiedzieć, bo dla mnie niektóre rzeczy jakby potwierdzają kwestię, o której wspomniałem wcześniej, a mianowicie kwestie związane z manipulacją. Jeśli to jest manipulacja, to ci, którzy manipulują w tej chwili ceny do spodu,
Robią to po to, żeby w przyszłości, no i niestety tutaj nie mam żadnej kryształowej kuli, żeby powiedzieć, czy to będzie bliższa przyszłość, czy dalsza przyszłość, po to manipulują ceny do spodu, żeby zakumulować jak najwięcej i ewentualnie w przyszłości zrealizować zysk związany z tym, że ceny będą na wyższym poziomie. Oczywiście, jeśli jest to kwestia tej spiskowej teorii dziejów, że za tą wojną po tym forku Bitcoin Cash'a stoją być może agencje rządowe, żeby nie powiedzieć, że rządy, i po prostu tak są wystraszeni rzeczami, które mają miejsce, że wiedzą, że jedyny czas, jaki im został, to jest obecna kwestia podaży Bitcoina związana z tym, że co 10 minut mamy 12,5 Bitcoina, niskie ceny, minerzy muszą opłacić rachunki i tak dalej, sprzedają. Natomiast za chwilę będziemy mieli połówkowanie. Przed tym połówkowaniem, według mnie, jeśli ktoś chce zabić Bitcoina, to jest ostatni moment, żeby zaorać ten rynek. Później już według mnie, moja prywatna opinia, nie będzie takiej możliwości, tak? Czy się to uda, czy nie? Powiem tak, jeśli ktoś z Was nie miał do czynienia z przesyłaniem na przykład jakichś kwot pieniędzy poprzez na przykład w formie Ethereum, okay? No to na przykład przesyłanie kilkuset dolarów, może trochę więcej, kosztuje w okolicach 2 centów. Okay. Wiemy, na czym banki zarabiają. Wiemy, jakby w tym momencie, jeśli ktoś nie miał jakiejś wiedzy może na ten temat, to wie, dlaczego instytucje finansowe i rządy tak bardzo mogą się tego obawiać między innymi. W poniedziałek rozmawialiśmy sobie o tym, że z perspektywy Bitcoina, przechodząc do wykresu, dotarliśmy do bardzo istotnych poziomów, bardzo istotnych poziomów z perspektywy zarówno wykresu miesięcznego, jak i wykresu tygodniowego. Ja sobie tą linię, która mówiła o tym, że 6500 zostanie przełamane, wykasuję. I dojechaliśmy. I w poniedziałek rozmawialiśmy, że jesteśmy w strefie, w której teoretycznie powinno się zacząć coś dziać. Bo tak naprawdę z perspektywy wykresu miesięcznego, gdyby doszło do zamknięcia poniżej 3000, poniżej tego dołka tutaj, okay, no to powiem szczerze, że musiałbym się podrapać w głowę i powiedzieć, inaczej, może nie tyle jeszcze coś powiedzieć, co zacząć się zastanawiać, gdzie jesteśmy, tak? Według mnie dojechaliśmy do miejsca, w którym z perspektywy wykresu, albo inaczej, posiłkując się wykresem, albo jeszcze inaczej, tak jakbym to robił z perspektywy rynku walutowego, gdzie szukałbym potencjalnego popytu związanego z instytucjami. To jeśli ten popyt ma się znaleźć tutaj, znaczy jeśli gdzieś popyt ma się znaleźć, to generalnie rzecz biorąc na obecnych poziomach. Dojechaliśmy i tu jestem zadowolony w stosunku do tego, o czym rozmawialiśmy w poniedziałek, bo można powiedzieć, że na bazie tego, że z perspektywy Bitcoina to no różne te kwotowania z różnych miejsc możemy dostać, to można powiedzieć, że to zatrzymanie i przynajmniej reakcja, no jest prawie w miejscu, o którym sobie w poniedziałek mówiliśmy, tak? Biorąc pod uwagę, wracając do instytucji, wracając, próbując porównać ostatnie wydarzenia na rynku krypto do rynku walutowego, z którym mam do czynienia no, długi czas, weteranami nazywa się w niektórych serwisach ludzi, którzy są na rynku walutowym około 5-10 lat. Tu mogę powiedzieć o sobie, że weteran, dobrze ponad 15. W każdym bądź razie, jeśli ten popyt miałby się teoretycznie znaleźć, to mój tok rozumowania jest taki. Wmówiono tym, którzy z rynkami finansowymi zaczęli mieć styczność poprzez krypto, tak? I to jest. Ja nie mam jakby dużo czasu, żeby zapoznać się z różnymi analizami nagrywanymi przez różnych ludzi, ale w weekend staram się spędzić dość sporo czasu. Na przeglądaniu, tak? Warto wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy według niektórych ludzi i wyraźnie, albo może to u mnie w cudzysłowie, no nie chciałbym się brzydko wyrazić, może no zboczenie zawodowe, tak? Ale wyraźnie widać i słychać po niektórych analizach, kto kiedy zaczął zajmować się rynkami. I broń Boże, nie jest to z mojej strony zadzieranie nosa, tak? W żadnym wypadku zadzieranie nosa. Kwestia wyciągania wniosków,
Dlatego dzisiaj rozpocząłem, że niektórzy styknęli się z rynkami finansowymi z perspektywy rynku krypto i to z perspektywy szczytu powyżej 15 tysięcy, tak? Zmierzam do tego, między innymi dlaczego ja twierdziłem, nie ze stuprocentowym przekonaniem, ale że gdybym był instytucją finansową i mógł tu ruszyć tym rynkiem, bo nie mogę ruszyć tym rynkiem. I tak podchodzę do każdego rynku. Co bym zrobił, będąc zarządzającym, który rynkiem ruszyć może, tak? Mówiło się o 6 tysiącach, 5800, o stabilizacji, światełku w tunelu. Zresztą ja sam jak nagrywałem jedną czy drugą analizę, tam pewne zachowania były takie, że być może, ale ja za każdym razem mówiłem, słuchajcie, lepiej jak zejdziemy stopami w dół, lepiej jak wszystkim wierzącym, mającym nadzieję, zwłaszcza tym, którzy kompletnie nie mieli wcześniej styczności z rynkami finansowymi, jak najszybciej postawimy ich do pionu, tak? Nie mówię o sobie, mówię z perspektywy tych, którzy rynkiem ruszyć mogą. Postawmy do pionu tych, którzy mówili, że nagle Bitcoin zrobił się stabilny na poziomie 6500-800. Ja mówiłem, zjedźmy czym prędzej poniżej 5000, tylko że ja bym chciał zobaczyć również na tym poziomie nie tylko reakcję, że podbijamy się jak kot, który spadł z 20 piętra i tam ledwo się podbił, tylko ja bym chciał zobaczyć zdecydowaną reakcję. I teraz z perspektywy wykresu tygodniowego, co dla mnie tutaj na wykresie Bitcoina byłoby zdecydowaną reakcją, tak? A mianowicie na razie mamy reakcję, wyrysowaliśmy sobie czerwonym kolorem, czyli kolorem, który dotyczy poziomów związanych z wykresem miesięcznym, całą tą strefę potencjalnego popytu. Natomiast niebieskim w ramach tej z miesięcznego wyrysowaliśmy sobie potencjalną strefę wynikającą z wykresu tygodniowego. Jest reakcja w ramach poziomu związanych z wykresem tygodniowym, jest tutaj dolny cień, natomiast to jest tylko pierwsza część scenariusza. Spadliśmy do tych poziomów. Okay? Co ja bym teraz potrzebował zobaczyć, to musimy przejść do wykresu prawdopodobnie dziennego. Okay. Co ja bym chciał zobaczyć z perspektywy wykresu dziennego, to przede wszystkim próbę powrotu powyżej tego, co swojego rodzaju mogło stanowić taką trampolinę na rynku. Po prostu my możemy, przynajmniej tak to wygląda na rynkach zaawansowanych, tak, tak to wygląda w większości przypadków, na przykład na rynku walutowym, tak, że jeśli coś jest uderzone idealnie w punkt, to ten punkt będzie w dalszym ciągu działał jak magnes. Nie, rzadko kiedy jest idealne podwójne dno. Lepiej, jeśli to drugie dno, które ma to tworzyć podwójne dno, robi chociaż pips niżej, okay? 3 pipsy niżej. Czyli generalnie próba poszukania płynności. Jeśli oni szukali na tym rynku płynności, a jeśli chcieli na rynku OTC zakumulować jak największą ilość tanich bitcoinów, okay, to co zostało zrobione, wykorzystując te wszystkie nagle pojawiające się negatywne informacje, fork, Bitcoin Cash i wojna, bakt przesunięty i tak dalej, nagle nam się takie rzeczy zaczęły pojawiać. To ok, tą pierwszą część scenariusza w tym momencie mamy ze sobą. Powiem tak, chciałbym zobaczyć na koniec tygodnia dolny cień i powrót powyżej przynajmniej 5000, gdzie mamy minimum z zeszłego tysiąca, 580. W wypadku tego wykresu tygodniowego jeszcze lepiej, gdybyśmy wrócili powyżej 5200. Dlaczego? Dlatego, że dolnym cieniem potwierdzilibyśmy ewentualnie popyt, a zamknięciem powyżej minimum z zeszłego tygodnia mielibyśmy teoretycznie takie podwójne potwierdzenie, że ok, ten popyt tutaj rzeczywiście miał miejsce i im wyżej, tym lepiej, bo jeśli zamknięcie byłoby na przykład na tym poziomie, to na początku przyszłego tygodnia moglibyśmy mówić o reteście trampoliny i próbie wyjścia górą. To byłaby realizacja drugiej części scenariusza, natomiast jest jeszcze trzecia część scenariusza, która w wypadku wykresu tygodniowego, który tutaj widzimy na platformie Tickmill, musiałaby wiązać się z... Czemu mi się to nie chce usunąć? Okej. Okay. Trzecia część scenariusza wiąże się na wykresie tygodniowym z dwoma rzeczami. Pierwsza to powrót powyżej 5800, 6000, czyli tego dna, które tak długo ostatnio było bronione, gdzie mówiło się, że
krypto się w miarę ustabilizowało, że większa zmienność jest na indeksach, większa zmienność jest na rynku akcji, no dopóki nie mieliśmy do czynienia z tym. Natomiast ten moment z zeszłego tygodnia, czyli najpierw 5800, 6000, a później maksy z zeszłego tygodnia, czyli w tym wypadku 6400, okay? To są, czyli możemy powiedzieć, ja bym powiedział tak, 5800, 6400 są poziomami kluczowymi, gdzie powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do zamknięcia powyżej. Ja sprawdzałem sobie dzisiaj na Bitfinexie kwestię, jak wyglądają shorty i czy można zrobić squeeza. Jeszcze nie jesteśmy tam na jakichś specjalnych maksach. Być może, że tutaj jakaś niewielka podbitka spowoduje nagromadzenie większych shortów. Zmierzam do czego? Że takim ruchem, w tym wypadku na krypto to nie będzie nic nadzwyczajnego, takim ruchem 1000-1500 dolarów, bardzo szybkim, kwestia złapania shortów w cudzysłowie w rozkroku, mogłaby doprowadzić do tego, że zobaczylibyśmy wyższe poziomy. Drugi scenariusz, trochę mniej optymistyczny, to jest kwestia, że ugrzęźniemy tutaj, tak? Ugrzęźniemy w ramach tego, tej czerwonej belki, czyli poziomów potencjalnego popytu wynikających z wykresu miesięcznego. I generalnie rzecz biorąc, rynek będzie próbował w cudzysłowie przezimować albo do drugiego kwartału 2019 roku, albo gdzieś tam bliżej tego połówkowania, chyba 2020, czyli gdzieś jeszcze trochę tego czasu. I tutaj gdzieś będziemy się kołysali między obecnymi dołkami, czy tam 4 tysiące, a powiedzmy 6,5 czy 7 tysięcy i to będzie taka cisza, takie uspokojenie na rynku wykańczające tych, którzy wierzą we wzrosty szybkie na Bitcoinie. Oczywiście pytanie, które musimy sobie zadać sami, tak, bo jest wiele różnych grup, które trafiły na rynek krypto z różnych powodów. Okay? Ja oczywiście trafiłem na rynek krypto i tutaj jakby nie ma nic z perspektywy jakiejś szybkiej spekulacji. Tak? Natomiast od dłuższego czasu to już nie jest kwestia spekulacji, to jest kwestia takiego pronastawienia. Bo jeśli ktoś był i jest cały czas na rynku krypto, znaczy ciężko mówić, że ci, co byli parę lat temu na rynku krypto z perspektywy spekulacji, dalej są na tym rynku krypto z perspektywy spekulacji, bo tak już nie jest na pewno po ostatnim spadku. Bo to było tak, że kupowało się po 250, sprzedawało po 450, człowiek był zadowolony. Ponownie kupował 100% wyżej po 800, dawał po 1200 ewentualnie i taki spekulant był zadowolony. Aż do momentu, kiedy nie został ze 2-3 razy złapany, tak? Że kupił na przykład po 7, musiał oddać po 4, albo kupił po 15, musiał oddać po 12. Tak? I wtedy już ta spekulacja mu wyszła z głowy. Ewentualnie albo zamknął to w pierony, zostawił ten rynek, albo przeszedł na styl Warrena Buffetta, bo wiecie, ze spekulanta bardzo łatwo przejść na Warrena Buffetta, to jest żart, o którym ja już bardzo często mówiłem, jak z perspektywy day tradera bardzo szybko stać się inwestorem typu Warren Buffett, tak? Wystarczy stwierdzić, że ja chcę używać stopa mentalnego, nie wystarczy go kilkukrotnie nie użyć. Ja tu spróbuję to rozrysować, no to jest taki dobry żart, jeśli ktoś go nie zna jeszcze, to myślę, że to może być pewna lekcja. A mianowicie to jest, załóżmy, nasza potencjalna strefa popytowa po tym, jak rynek wcześniej wyjechał do góry, tak? No i my jesteśmy w miarę nowymi uczestnikami rynku z mocną decyzją, że robimy day trading, czyli wychodzimy na koniec dnia, generalnie rzecz biorąc, albo gdzieś tam sesja azjatycka, albo nie idziemy spać. W każdym razie jesteśmy nastawieni na takie krótkoterminowy, na taki krótkoterminowy trading, tak? Ale ze stopem mentalnym, na zasadzie takiej, że okej, jak spadnie i zamknie się na przykład, bo nie chcielibyśmy, żeby nas dolny cień wyrzucił, spadnie i zamknie się poniżej tej naszej strefy popytowej, okej, popyt, to wtedy z ręki zamkniemy tą pozycję, tak? To jest najłatwiejsza droga do tego, żeby z day tradera zostać inwestorem typu Warren Buffett, a mianowicie cena spada do tego naszego poziomu, no i my tu oczywiście jesteśmy mega geniuszami, bo wchodzimy w ramach potencjalnej strefy popytowej w ewentualne longi, co więcej mamy nawet niewielkie podbicie, tak? Tyle tylko, że zamiast standardowego stop lossa dysponujemy tak zwanym stopem mentalnym, no i rynek nam spada, tak, poniżej tego naszego mentalnego poziomu,
No i zaczyna się konsolidować. Aha, ale jestem geniusz, ten mój, normalnie wszyscy zostali ze stopu wyrzuceni, a mój stop mentalny działa, bo tu konsolidacja, generalnie przecież my zyskiwaliśmy na wartości, to tu już góra i za chwilę będę wychodził z zyskami. Problem jest tego typu, że nie ma żadnej góry, tylko po ruchu w dół i po konsolidacji kontynuujemy w dół, tak? I tak kontynuujemy do 23 czasu polskiego, kiedy day trader stwierdza, że mimo wszystko, że został z tą pozycją, to ta pozycja ma w sobie wartość. I bez względu na to, czy my będziemy spadali kolejny tydzień, czy kolejny miesiąc, a to według mnie poziomy, na których ja zająłem pozycję, to jest wartościowa pozycja, tak? Czyli mój tok myślenia z day tradera przechodzi w tok myślenia Warrena Buffetta, tak. Będziemy znacznie wyżej, ja dokładnie nie wiem kiedy, ale tak, to była inwestycja w wartość. Nie, to nie był day trading, to była inwestycja w wartość. Okej, okay, to tak, żeby rozluźnić atmosferę, mam nadzieję, że się udało. Łukaszu, odpowiadając, czy próbując odpowiedzieć na Twoje pytanie, na ten moment każdy blok to jest 10 minut i w każdym bloku to jest 12,5 bitcoina plus prowizja za transakcję, to jest wynagrodzenie górnika, tak? Czyli generalnie w godzinę to mamy 12,5 razy 6, to mamy jakieś 65 bitcoinów na godzinę, razy 24, widzimy tą podaż dodatkową na rynku, poza tą wojną między tymi zwolennikami Bitcoin Cash Satoshi Vision albo Bitcoin Cash ABC Rogera Vira, którzy jeśli rzeczywiście sprzedają Bitcoina na potrzeby opłacenia rachunków, to uśredniona wartość tej ich sprzedaży to jest 700 tysięcy. Jak dołożymy do tego, 12,5 Bitcoina co 10 minut razy 6 i później razy 24, to jest kolejna podaż, która nad rynkiem ciąży. Natomiast sam projekt związany z Bitcoinem i kwestia połówkowania, czyli kwestia generalnie rzecz biorąc fiat, czyli dolar, polska złotówka, wszystko są kwestie proinflacyjne, tak? Czyli jak mamy kryzys, problem, to drukujemy ile wejdzie, żeby zażegnać kryzys i teraz tak naprawdę w związku z ostatnim kryzysem i drukowaniem, z którym mieliśmy do czynienia, to tak naprawdę wszyscy siedzimy na jednej wielkiej bombie, za którą oczywiście podatnicy będą musieli odpowiedzieć, a nie ci, którzy do tej bomby doprowadzili. Natomiast odwrotnie to wygląda w przypadku idei Bitcoina, która miała być generalnie rzecz biorąc, określoną ilość Bitcoina znamy, stąd między innymi tyle tych zer po przecinku, żeby ewentualnie w ramach zyskiwania na wartości, w szczególności do mało użytecznego papieru, żeby było jak to określić. W tej chwili jesteśmy na etapie 12,5 bitcoina z bloku plus prowizję za transakcję co 10 minut, natomiast następne połówkowanie, wiecie co, no już sprawdzamy, ja podeślę link zresztą, kiedy mniej więcej, może jakoś w 2020. Po prostu kwestia jest tego, że ok, 547 dni, 21 godzin, 23 maja 2020 roku i to wszystko jest do wygooglowania. Generalnie to, co powinno przemawiać do co niektórych, do których jeszcze nie przemówiło w kwestii krypto, to jest kwestia tej przejrzystości, tak? Nam wszyscy próbują przeciwnicy, ci, którzy najbardziej się boją, kto się boi najbardziej? Najbardziej się boją rządy, najbardziej się boją bankierzy. To oni próbują nam mówić, że to jest B i że to jest niedobre, a tak jak wspomniałem, przykład tego, co mamy u nas na rynku, to już ja już nie muszę wspominać o tym, że ja mieszkałem w kraju, w którym miałem problem z dostępem do własnych pieniędzy ciężko zarobionych na koncie bankowym, bo kraj sobie zbankrutował, okay? Natomiast tu oczywiście większa jest odpowiedzialność, trzeba dbać o prywatne klucze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale mam dostęp do tego, co moje 24H i nikt mi nie powie, żadna pani w okienku mi nie może powiedzieć, że może mi wypłacić na przykład tylko i wyłącznie 10 tysięcy. Okay? W każdym razie tu jest link do połówkowania przewidywany na ten moment 23 maja 2020, jako że to jest przeciwinflacyjny, z 12,5 bitcoina na 10 minut zejdziemy na 6,25, tak? I później będziemy mieli kolejne połówkowanie, aż osiągniemy, oczywiście to już pewnie nie za mojego życia, 21 milionów wykopanych bitcoinów. Oczywiście
Trzeba sobie tutaj zdawać sprawę, że tak jak było kiedyś na Forexie, tak Forex zaczynał być bardzo mocno popularny, a to pojawiało się wiele osób, które mówiło, o ja tutaj po 20% dziennie kasuję. Tak samo jest w przypadku projektów związanych z krypto. Tak? Jeśli sami nie potrafimy zrobić dobrego researchu, tak? I jeśli już gdzieś ktoś nas do czegoś jakimś cudem przekona, to niechciwość rządza powinna nami rządzić. Nawet już jeśli zainwestujemy w jakiś fatalny projekt, niech to będzie tylko odrobina brudu za paznokciem części inwestycji, tak? Bo inaczej to jest ta naturalna selekcja. I bardzo podobnie było w przypadku Jezus, z czym my mamy tą teraz komisję? Bo ja już się pogubiłem z tymi komisjami. Amber Gold. Później kwestia Forexu. No, to są niestety selekcje naturalne. Ja widziałem, pracując w instytucji finansowej w dziale tradingu, ja widziałem przeogromne, przewalające się fortuny, tak? Dlatego ja zwracam uwagę, że w przypadku krypto tak istotna jest pełna władza, ale tak istotna jest odpowiedzialność. Na tym zakończymy. W związku z tym, to co chciałbym zobaczyć z perspektywy Bitcoina, z perspektywy końcówki tygodnia, próbę wybudowania tutaj dolnego cienia, tak? Tak jak mówię, jeśli my sobie zejdziemy poniżej 3000 i do tego zamkniemy, to bo my dolnym cieniem w ramach paniki, to my możemy pewnie zejść nawet do 1500, czy to o czym się mówi ostatnio, do 1000. I w ramach paniki pewnie moglibyśmy, jeśli ktoś pamięta, jeśli ktoś jest na tyle długo na rynku, nie tylko krypto w ogóle, ale swojego czasu no, też krypto, tak? Był spike w dół na Ethereum, praktycznie do zera, tak? Z jakiegoś tam setkowego poziomu, czy wyżej. To, co wspomniałem na samym początku, ten rynek jest tak płytki i tak podatny na manipulacje, że wręcz się nie dziwię, że ci, którzy mogą nim ruszyć, wykorzystują to na swoją korzyść. No kurde, no pewnie 80% osób tutaj dzisiaj podczas spotkania, gdyby mogło samemu ruszyć rynkiem i zmanipulować rynek na swoją korzyść, by to zrobiło. Powiedzmy, że 20% wierzę w tą taką ideę i tak dalej, i tak dalej. Także nie chciałbym zobaczyć zamknięcia tygodnia albo miesiąca poniżej 3000, tak? A reszta jakoś idzie. Najbardziej optymistyczny plan w ramach Bitcoina to jest kwestia wyjścia górą poniżej tego miejsca tutaj wystrzałkowanego, ok? Czyli poniżej tego miejsca, w którym ostatnim razem widzieliśmy słabość. I to jest, najpierw kluczem jest 5800, inaczej, przepraszam, najpierw kluczem teraz psychologiczne 5000, później kluczem 5800, 6400 gdzieś tam w tych okolicach, tak? Te poziomy, które ostatnim razem były tak bardzo mocno trzymane. Kilkoma teoriami spiskowymi się z Wami podzieliłem. Pokazałem wykresy, jak wyglądały na przykład jedna z największych spółek Amazon, jak wyglądała w momencie, kiedy pękała bańka internetowa. Amazon stracił 94%. Bitcoin i tak się bardzo dobrze trzyma. Powiedziałem o tym, że pięć największych spółek, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, w momencie spadków od 1 października, okay, więcej straciły niż cały rynek krypto. I zachęcam do tego, żeby sobie to sprawdzić, nie słuchać Piotka, wziąć kalkulator, sprawdzić market cap wtedy, jak to wygląda teraz, porównać do tego, co się stało na rynku krypto. Tylko nie wszystkim na tym będzie zależało, żeby to do nas dotarło. Tak? Kolejna rzecz, oczywiście nie będzie super wzrostów na rynku krypto, dopóki nie będzie jakiejś tam masowej adopcji. Każdy powinien sobie teoretycznie zadać pytania, a co nie, co Bitcoin zrobi dla mnie, tylko co ja mogę zrobić dla Bitcoina. Schodzimy na wykres dzienny na Bitcoinie. No i wyraźnie widzimy zatrzymanie w miejscu, o którym sobie mówiliśmy. Jedno, co mnie niestety niepokoi, a myślę, że rozstrzygnięcie będzie między dniem jutrzejszym a piątkiem, że mamy szansę zobaczyć rozstrzygnięcie, a niedzielą, przepraszam, to jest piątek, czyli między piątkiem a niedzielą, to kwestia tego, co jest rysowane tu, przepraszam, zmienię kolor. Co jest rysowane tu od spodu, przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj i to mnie osobiście się bardzo nie podoba,
w połączeniu z tym, co jest rysowane dzisiaj i wczoraj. Okay? Czyli spadek, konsola, kontynuacja, a na ten moment konsola być może, że niżej, tak? To, co chciałbym zobaczyć, to przynajmniej uporanie się w cenach zamknięcia na wykresie dziennym z dwoma rzeczami. Najpierw zamknąć się powyżej wczorajszych maksów, a później zamknąć się powyżej maksów z wtorku. Tutaj rynek może złapać trochę oddechu. Problemy będą oczywiście w ramach spadek, baza, kontynuacja, ale tu już będziemy walczyli z próbą powrotu powyżej psychologicznego poziomu 5000. Okay? Tak wygląda kwestia Bitcoina z perspektywy tych ostatnich wydarzeń. W wielu wypadkach starałem się być naprawdę, pomimo tego pronastawienia, starałem się być na tyle obiektywny, że widzę, na wykresie dziennym widzę, że to nie wygląda na ten moment tak, jak ja bym chciał, będąc pro nastawiony. W związku z czym zdaję sobie sprawę, że tu nawet więcej bólu niż to, co ja się spodziewałem. Witoldzie tego roku. Bierzemy pod uwagę ostatni spadek 1 października 2018. Straciły więcej niż cały rynek krypto od tam marca 2018, czy nawet 1 stycznia. Także naprawdę starałem się być bardzo obiektywny. Mam nadzieję, że z perspektywy krypto, przede wszystkim Bitcoina, to, o czym żeśmy sobie powiedzieli, że będzie użyteczne, czy zarówno z perspektywy kilku niuansów i szczegółów, o których wspomniałem, czy z perspektywy chociażby tego wykresu, o którym sobie w tej chwili rozmawiamy, tak? Próba, w związku z tym, że ten rynek nie jest tak płynny jak rynek walutowy, daleko mu do tego. A normalnie w ramach rynku walutowego pewnie byłoby to miejsce, gdzie tutaj już schodząc na niższe horyzonty czasowe, próbowałbym szukać podłączenia pod longi. Natomiast to nie jest ten rynek, że tutaj być może warto byłoby się przyglądać longom. Myślę, że powrót dopiero właśnie powyżej 5000, jeszcze jakiś retest kończony dolnym cieniem, być może utrzymanie 5000 i tutaj ewentualnie, w zależności o czym mówimy, tak? Bo ja nie jestem fanem day tradingu na rynku krypto, tak? Też żeby nie było, bo w większości to jest kwestia grup pump and dump, w większości to jest kwestia tych, którzy rynkiem ruszyć mogą. Przynajmniej mnie osobiście jakiś taki super day trading niespecjalnie jakoś na rynku krypto wychodzi w porównaniu na przykład do gdzieś tam rynku walutowego. Także tutaj bym bardzo mocno uważał, natomiast z perspektywy swing tradingu chciałbym zobaczyć jakieś dolne cienie, chciałbym zobaczyć ten popyt tutaj, tak? Okej, okay. Zostało nam trochę czasu. Chyba, że są pytania, to bardzo proszę. A w związku z tym, że zostało nam trochę czasu, to chciałbym dwa słowa na temat ostatnich wydarzeń na euro, dolarze i funcie. No w dniu dzisiejszym funt był niesamowity, tak? Niecałe 2 godziny, a zdążyliśmy zrobić 3 przeloty po 100 albo więcej pipsów. Najpierw góra, później w dół, później znowu góra. Może być tego więcej. Z perspektywy funta, od tego zaczniemy. Oczywiście jak zwykle pojawiła się kwestia informacji, że jest porozumienie. Oczywiście diabeł i to jest z perspektywy funta, przejdziemy na godzinowy tutaj, na 5-minutowy będzie lepiej widoczny. Na platformie Tickmill. I to jest kwestia info związanego z dealem, okay? To jest kwestia szczegółów dotyczących dealu, a mianowicie kwestia między innymi Gibraltaru zostaje otwarta. A i dolnym cieniem algo wyciągnęły. W każdym razie, na co należy zwrócić uwagę w przypadku funta? Z perspektywy wielu stron, czy day traderów, czy swing traderów, uważajcie na jedną rzecz. Teoretycznie Theresa May w sobotę, weekend spotyka się z Junckerem. W niedzielę 27 krajów Unii powinno teoretycznie to wszystko potwierdzić, bo na razie wyszła propozycja, że okej, robimy ten taki finałowy szkic, finałowego szkicu, który finałowo ustaliliśmy
kilka miesięcy temu w finałowym ustaleniu, jeszcze kilka miesięcy temu, tak? Bo to o to chodzi w tym całym bałaganie. I zostawiamy puste miejsce na Gibraltar. Także pewne rzeczy będą miały miejsce z perspektywy funta, pewne rzeczy będą miały miejsce poza tym czasem, w którym możemy zareagować, a mianowicie weekend. W związku z czym spodziewam się, natomiast nie wiem w którym kierunku, spodziewam się jakiejś luki na funcie w niedzielę wieczorem na otwarciu. Z tej perspektywy myślę, że nie warto tutaj, bo to będzie kasyno, nie warto próbować przewidywać, a wezmę sobie longa na funcie, bo no przecież muszą się dogadać, tak? Przecież co chwilę podają serwisy, że już żeśmy się dogadali. Natomiast te serwisy podają pół roku to samo. Posuwamy się do przodu, coraz więcej mamy tutaj porozumienia, ale wciąż te same kwestie zostały nierozwiązane i pasą nas tym samym od pół roku, okay? I teraz z perspektywy funta, tak jak mówię, na weekend myślę, że dobrym pomysłem byłaby kwestia wstrzymania się z próbą pozostawania na weekend z funtem. Teraz to, na co chciałbym zwrócić uwagę na dzień jutrzejszy. No jutro mamy szansę, że tej płynności będzie trochę więcej. W ogóle ten spadek tutaj z perspektywy tam gdzieś jakichś kontaktów ze znajomymi z różnych banków, praktycznie bez płynności tutaj jakiejś specjalnej na rynku funta. W każdym razie, mniejsza z tym. Byki strzeliły sobie dzisiaj w kolano, albo inaczej, niedźwiedzie uratowały sytuację. Zmierzam do tego, że z perspektywy intraday, jeśli cofniemy się wstecz, biorąc pod uwagę ostatnie kilka dni z perspektywy funta, 28, 85, 29, bardzo istotne poziomy, w ramach których albo byki próbowały na początku bronić raz, drugi, po czym niedźwiedzie przejęły pałeczkę i teraz niedźwiedzie próbowały bronić raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, za chwilę pokażę wykres miesięczny na funcie. Dzisiaj plotka i mała płynność na rynku, no to jedziemy w stopy, super okazja, żeby zmanipulować rynek. Okay? No bo gdyby to było tak dobrze, to dlaczego nie kontynuujemy do góry? Dlaczego nie jesteśmy na górnym ograniczeniu tej zmienności, biorąc pod uwagę cały ten spadek? Dlaczego nie testujemy tych stopów na górze? Już mamy deal. Okay? W związku z czym zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która teoretycznie, jeśli Azja będzie spokojna, to myślę, że może dać nam wskazówki na dzień jutrzejszy. A mianowicie właśnie kwestie 28, 85, 29 z perspektywy intraday. To, co chciałbym zobaczyć w dniu jutrzejszym, przede wszystkim chciałbym Azję spokojną, bo inaczej Azja może zepsuć najlepszy plan, a kiedyś my musimy spać. Co chciałbym zobaczyć, spokojną Azję i ewentualnie z perspektywy otwarcia Frankfurt, Londyn, czyli tak, Azja jakoś tak, tutaj, no i później przychodzi fixing w Tokio 7 chyba, Frankfurt 8 i Londyn 9. I w którymś momencie z perspektywy shorta chciałbym zobaczyć tego typu świece. Okay? Czyli chciałbym zobaczyć próbę podbicia powyżej 28,85, może atak na 29 nawet, ale górny cień. Okay? Dwa pipsy, czy jeden pips powyżej górnego cienia plus spread byłoby moim stop lossem. Natomiast pierwszym celem z perspektywy shorta byłyby stopy poniżej, bo stopy do góry wzięliśmy, a skoro spadamy, to prawdopodobnie poszukamy stop lossów poniżej. W tym wypadku umieścilibyśmy się tutaj w przedziale 3R dla pierwszego celu. A drugi cel, który bym w tym wypadku, w przypadku shorta, tak, bo teraz mówimy tylko i wyłącznie o scenariuszu z krótkiej strony rynku. A drugim celem w tym wypadku byłaby kwestia, którą chyba muszę przełączyć się na wykres miesięczny, nie, nawet tygodniowy wystarczy, o tym mówiliśmy w poniedziałek, tak? Okolice przynajmniej na ten moment tych dolnych cieni tutaj w okolicach 26,50, okay? Bo jeśli mamy na dłużej zmienić kierunek na rynku funta, najpierw poszukamy płynności do spodu, najpierw dobijemy tych, którym się już wydaje, że siedzą wygodnie w fotelach z longami na stop lossach przestawionych na poziomy wejścia czy albo bardzo blisko wejścia. Według mnie te 26,50 teoretycznie, biorąc pod uwagę jak blisko jesteśmy, biorąc pod uwagę, że środowisko sprzyja temu, żeby zmanipulować ten rynek ile tylko wejdzie, a to, że my jeszcze taką próbę zobaczymy. Teraz
Powiedzieliśmy sobie o niedźwiedziach, powiedzmy sobie o intradejowych bykach. Okay. Intradejowe byki, być może tu mamy niezamkniętą lukę, tak? Aż do tam okolic 30. Okay. Być może, jeśli w dniu dzisiejszym w ramach umownego domknięcia dnia o 23 czasu polskiego albo ewentualnie 5 p.m. New York, tylko że New York dzisiaj nam nie działa, być może, że w ramach tego wyjścia górą, w ramach tego retestu Azja będzie nam tu bardzo mocno próbowała konsolidować to, o czym mówiliśmy, natomiast my będziemy powyżej z dolnymi cieniami, jeden, drugi, będziemy mimo wszystko trzymać się powyżej tych poziomów z lewej strony. Wtedy wyobrażałbym sobie, że byki spróbują wykorzystać swoją szansę, spróbują zagrać flagę, chorągiewkę i spróbują te 1,30 dopiąć ewentualnie w dniu jutrzejszym, tak? Akurat z perspektywy funta wydaje się, że ta zmienność no, może być jutro, przed weekendem, przed tymi dodatkowymi spotkaniami z Theresy May i z Junckerem, później przed niedzielą. No, zmienność na funcie może mieć jutro miejsce. Nie chciałbym nikogo nastawiać, żeby, bo wiecie, jak się nastawiam w jednym kierunku, to później jest ciężko reagować w drugim kierunku. Myślę, że tutaj biorąc pod uwagę, że konsolidujemy się w okolicach tych poziomów, to otwarte umysły, oba kierunki możliwe na funcie. I euro-dolar, tylko podsumowanie tego, o czym mówiliśmy sobie podczas pierwszego spotkania. Większość została z poniedziałku między innymi z tego powodu, żeby było łatwo wracać do tego, o czym mówiliśmy. Ja tylko zaznaczę jedną rzecz. Mówiliśmy w poniedziałek, byliśmy w tym miejscu i dojeżdżaliśmy do tych maksów. Zrobiliśmy sobie parę mierzeń, wstawiliśmy Fibonacciego i mówiliśmy, że jeśli rynek we wtorek spróbuje nadbić i odrzuci, to możemy być świadkami cofnięcia. Okej, raz ci się Piotrek udało, ale co jutro będzie na eurodolarze? Dwie możliwości na eurodolarze, bo z jednej strony byki mogą sprzedającym zadać pytanie, czy po wtorkowych spadkach jesteś pewien, że chcesz kontynuować spadki, bo skoro to była taka podaż we wtorek, to dlaczego środa była prowzrostowa i czwartek wygląda na to, że będzie prowzrostowy, tak? Czyli być może kwestia z perspektywy byków, wystarczył im retest maksów związanych z wykresem dziennym, jeśli chodzi o czternastego listopada, tak, bo tutaj znaleźliśmy podpórkę i teraz kwestia ataku na poziomy, o których sobie rozmawialiśmy z perspektywy niedźwiedzi. Mówiliśmy sobie ostatnio, 15, 15, 50 w cenach zamknięcia na dziennym, na tygodniowym, to są istotne poziomy. Być może, że tym ustawieniem, czyli potraktowaniem kwestii związanych z wydarzeniami we wtorek jako niczym innym, tylko częściową korektą po wzroście i próbą kontynuacji, reszta wydarzy się 15, 15, 50. Z drugiej strony niedźwiedzie mogą próbować odpowiedzieć bykom, słuchajcie, wtorek, te dołki, to my wam i tak weźmiemy, bo naszym celem przynajmniej jest kwestia maksów i otwarcia z zeszłego poniedziałku, czyli kwestie związane z okolicami 1.13 i ewentualnie tak zwane over, under, złamane swingi. Okay? I to, dlaczego my was w tej chwili dopuszczamy do głosu, wynika z prostej matematyki. My zrobiliśmy pierwszy ruch, okay, zrobiliśmy pierwszy ruch, dajemy wam trochę oddechu, ale tylko i wyłącznie do obecnych maksów możecie spróbować nabić nas jutro, a my spróbujemy przejąć inicjatywę na zasadzie prostego 1 do 1, żeby poziomy, o których rozmawialiśmy sobie, dojechać. Bardzo podobnie jak na funcie, bardzo mocno bym uważał, Amerykanie są na długim weekendzie,
Zaczęło to wszystko mieć miejsce już w dniu wczorajszym. Pytanie otwarte. Czy ze względu na niską płynność postanowią zmanipulować nas, czy po prostu rynek wygaśnie z perspektywy rynku opcji, gdzie koledzy z opcyjnego trading desku poproszą swoich, słuchajcie, nie róbcie nam tutaj zmienności, bo my wystawiliśmy opcję, potrzebujemy, żeby na poniedziałek, wtorek była cisza, spokój. Tego niestety nie wiemy, natomiast scenariusze na dzień jutrzejszy myślę, że sobie w miarę rozrysowaliśmy. Jeśli są pytania, to w tej chwili to jest bardzo dobry moment. Jeśli nie ma pytań, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, myślę, że jutro można sobie również zrobić, od jutra rozpocząć długi weekend. My spotykamy się ponownie 26, czyli w poniedziałek i wtedy będziemy sobie analizowali rynek na przyszły tydzień. Myślę, że warto odpocząć, myślę, że warto nabrać sił, żeby nie dać się jutro niepotrzebnie złapać w pułapkę. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że było warto. W poniedziałek analizujemy rynki kolejny raz. Serdecznie zapraszam na trzecie już wtedy spotkanie z Forex Clubem i TickMill. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru. Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.